tytuł kursu. Podstawowe zasady wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni i stóp. Moduł – masaż kończyn. Tytuł wideokastu – masaż stóp. Witam Panią. Jeśli dobrze pamiętam, byliśmy dzisiaj umówieni na manikir stóp. Tak, zgadza się. Czy przed wykonaniem manikir chciałaby Pani masaż stóp? Dużo osób nie zdaje sobie sprawy, jak niezwykle przyjemny i uspokajający jest taki masaż. Może faktycznie skorzystam. Zanim zrobimy masaż, opowiem Pani trochę o jego właściwościach. Widzimy teraz najważniejsze punkty na stopie, które należy rozmasować. Proszę zobaczyć. Nasze stopy to nie tylko narzędzie, ale także bardzo ważny przekaźnik bodźców. Około 72 tysiące wiązek nerwowych łączących ważne organy i partie ciała kończy się na podeszwie stopy. Dlatego też taki masaż stóp przyczynia się do czegoś więcej niż tylko do lepszego funkcjonowania i wzmocnienia stóp. Pośrednio za pomocą końcówek nerwów zostaje pobudzony cały organizm i polepszone ogólne samopoczucie pacjenta. Masaż jest lubiany przez klientów, a to zwiększa jego działanie lecznicze. Przede wszystkim rozluźnia mięśnie, zmniejszając ból spowodowany napięciem. Poprawia też ukrwienie tkanek, stymulując w ten sposób ich metabolizm. Pamiętać trzeba jednak, że masaż nie jest dla wszystkich. Przeciwwskazania to m.in. choroby układu krążenia i osteoporoza. To, co Pan mówi, jest bardzo interesujące. Nie wiedziałam, jak ważny jest masaż stóp. Rzadko zajmujemy się pielęgnacją naszych stóp. Wiele schorzeń bierze się od stóp i nóg albo na nich się kończy. Poświęcamy im jednak stanowczo zbyt mało czasu, co w końcu znacznie może wpłynąć nie tylko na ich wygląd, ale też na ogólny stan naszego zdrowia. Zazwyczaj przypominamy sobie o stopach, gdy bolą albo puchną. Wymagają od nas jednak nie tylko wygodnego obuwia, ale także wyjątkowej pielęgnacji i opieki. Należy często nawilżać i natłuszczać nasze stopy. Od czasu do czasu należy także wykonać relaksujący masaż, odżywczy peeling. To najprostsze sposoby na dopieszczenie naszych stóp. Narządy wewnętrzne i poszczególne części ciała powiązane są z określonymi miejscami na podeszwie stóp. Są to strefy relaksacyjne, w których zlokalizowane są zakończenia nerwów czuciowych, receptory. Uciskanie i masaż określonych miejsc pobudza pracę organów wewnętrznych oraz korzystnie wpływa na ogólny stan zdrowia. Pobudza krążenie krwi, tym samym oczyszcza organizm z toksyn. Poza tym masaż stóp dodaje energii, odpręża, relaksuje oraz znacznie poprawia samopoczucie. Teraz jestem już zdecydowana. Proszę zrobić masaż moich stóp. W takim razie zapraszam. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.